Dobra, jestem z powrotem. Już weszliśmy do knajpy. A w dupę kogoś kopnę. Kosz... Można kosze przeszukiwać? Fajnie. Krzesiwo się przyda na pewno. Ja tam zostawię. Zabiłbym go. Tu gdzieś, nie wiem, czy jak jest tak fajnie jak w dwójce, to na pewno można bić się. Witaj, przystojniaku. Siema, mała. Zdrożony. O kurde. Ola, czy to nie ty tego dzieciaka z zabramy wyciągnąłeś? Oj, masz, mała, czym oddychać masz. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Oj, ty byś mogła coś dla mnie dobrego zrobić. Oj, to by było fajne. Dawaj piwo, może się zabawimy później. Zaraz podaję. Swoją drogą nieludzko wygadany jesteś. Dzięki i o wybaczenie proszę. Twoja uroda odebrała mi mowę. Oj, tak. Nie ma sprawy. Ale ja bym do ciebie zagadał, mała. Byś się działo. Nie będę kupował z pieprzej. Gdzie mogę piwo sprzedać? Ale tylko jedno. Bo Geralt lubi piwko. Czerwone wino. A niech będzie. Co ci jeden chlebek sprzedam, który przed chwilą zabrałem. Skarczmy tak. Bardzo kurde logicznym. Ja nie przeklinam, żeby nie było. Olaf. Karczmasz. Siema, Olek. W mordę ci dać. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Wyjdzie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba. Oj, nie. Nie? Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Gówno cię to obchodzi. Przechować się? Nie wiem. Jestem wiedźminem. Tfu, na wieśmy ogień. Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie miał jakie zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z Wielebnym. A czego tu chcę? Czemu tu tak ponuro? A co, to znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za 5 orenów? Za 5 orenów to i króla Foltysta znam. O Jezu. Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisków siła pomarło. Długo umierali i w mękach. Przez 3 miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby nie Wielebny, to byśmy wszyscy powariowali. Nie dziwujta się tedy, że na obcych krzywo patrzy. Wy nie wiecie, jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera. Jaka rozpacz człowieka ogarnia. Wielebny nas ocalił. Dzień cały ni strawy, ni wody nie tknąwszy do wiecznego ognia się modlił i otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i wiarę umocnili. Najsampierw dom swój z grzechu i plugastwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugastwo ziemię gryzło lub daleko było. Później Wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił. Dobrzeście uczynili, domostwo swe z grzechu oczyszczając. Wiem, że niełatwo wam było, wiem, że to krew. Ale wieczny ogień zarazę nam zesłał jako karę za grzechy. Wyście czyści, wy żyć będziecie. I my uwierzyli. Potem na dwór wyszli. Mróz był niemiłosierny. A myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali przy 5 kapliczkach modły czyniąc. Wierzcie mi. Następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Dzięki za pouczającą historię. Bywaj. Po pierwsze, Geralt ma dar przekonywania i to bardzo duży dar przekonywania. Ale
Ale kurczak. Nie chce się zmierzyć? Przez tę cholerną plagę nie wpu... Antykwariusz? Za krew, zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na Podgrodziu i wracać. Jak pech to pech. Ja też nie mogę dostać się do miasta. Za dużo czasu zmarnowałem warując pod zamkniętą bramą. No dalej, może coś ode mnie kupisz. Okradaj mnie, śmiało. Dobra. Czym handlujesz? Moją krwawicą. Pokaż. Chodźcie, troszkę okradniemy. Co to jest? Co, czekaj, chwila. O, ile to? Nie stać mnie. Podstawy alchemii, bo to jest fajne. Nie stać. Nie stać mnie na najtańszą rzecz. Sorki, gościu. Gdyby nie te 5 orenów, to może bym z tobą zagrał, ale... Kto to jest? Hazardzista. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Kości? A, wiem co nieco o ich rachowaniu. Panie, nie myślcie, że chcę was okwić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Nikt już nie chce z wami grać, że mnie na kompana wybieracie? Od razu widać, że ryzyko dla was to rzecz codzienna. Zagrać z taką figurą to honor. Ta, fajnie. I myślicie, że coś ode mnie wygracie? Pusty jestem jak miech kowalski. Z tymi chreczkosiejami tutaj tylko o kapustę grać można. Bywał tu czasem myśliwy, niezły gracz, alem go dawno nie widział. Nie dziwota, pewnikiem zdążyliście go do cna obłupić. Sam się o to prosił. Lubił grę o duże stawki, a kości od samego początku nie lubiły jego. Dobra. Da się wyżyć z tego hazardu? To zależy z kim gracie, panie. Ale o porządne stawki gra się w Wyzimie. Gdzie tam warto zagrać? Jeśli macie pełen mieszek, idźcie do nowego Narakortu. A jeśli macie jaja, miś kudłacz będzie w sam raz. Co to za jeden ten myśliwy, z którym grywaliście? Ho! Na brak miłości pewno nie narzekał. Takiego pechowca dawno mnie widział. Tyle forsy przepuścił. To uważajcie, jak tylko mu miłowanie minie, przyjdzie i się odegra. Nie sądzę, panie. Utracjuszem czuć go było na mile. Skoro się nie pokazuje, pewnikiem długi go wygnałem. Tam. Bywajcie. Czas na mnie. Można z nim zagrać w te kości, czy nie? To nie powa... A, dobra, nie da się. Bywajcie. Myślałem, że mogę z nim zagrać. Kogo my tu mamy jeszcze? Dobra, tu ktoś jest. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. O, cicho! Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. Podwojone pogłówne ma dotyczyć nie tylko niziołków i krasnoludów, ale też normalnych Coś ty przybyłeś? Czego tu szukasz? Gówna. Zawsze tak witacie obcy? Ja pierniczę, co za hołota. Obcy swój, wszystko jedno. Bestia przyjdzie po nas wszystkich. Jezu, co on ma? Cieszę się, że udało nam się zobaczyć. Ma taki brzyk, że już swoich jaj chyba nie widzi. Musimy to uścić. Napijmy się, co tam. To jeszcze chcesz? Nie mam już. To będziemy nawaleni? Starczy ci. Yeah, fajnie. Ale powinien się obraz zgibać. No. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Nie, nas... powinni naprawdę... Powinien obraz się gibać. Z tobą pogadam. Po prostu posłuchaj. Się nie da wejść? Nie. Nie da się? Szkoda.
O, a, to ta koleżanka nasza. Coś, co to jest dalej? Dobra. Zaraz z nią pogadam i z tym małym Alvinem. Nie wiem, kto to jest. A, z tym gościem. To co, powalczymy? Ile masz kasy? Dobra, i będzie 5 renów. Nie ma ryzyka, nie ma... Zobaczymy. Można się jakoś blokować? Bierz się jak baba! Komu by tu przypieprzy? Prosta jest ta walka trochę. Faktycznie słowo pięściarz. Jeszcze my nawaleni, bo nam się dalej trochę... Żadnego wyzwania. Mogę go przeszukać? Znowu przegrałem. Mogłem się tego spodziewać. Oto twoje pieniądze. Mogę się o wszystko założyć. Ktoś chce jeszcze walczyć? Silny pięściarz, 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 pięściarz. Dobra, lecimy po kolei. Tamtego sobie na koniec zostawię. Pięści mnie. Chcesz oberwać nieznajomy? Walczymy, a co mi to? Niech będzie 10 orenów, mam 42. Skop, zobaczymy. Dobra, teraz wiem. Rozwalę ci mordy! Ej, wow, wow, wow. Czemu nie mogę go bić? No. Coś nie mogłem go tak walnąć jakoś. Coś mi się, nie wiem, myszka zacina, czy gra. O, już nie jesteśmy pijani. Obraz już nie jest rozmazany. Podałem je tak, jak takie ścierwo, za przeproszeniem. Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Za cienki włóczek dla mnie jesteś. Inwentory. Fajnie to wygląda. Dobra. Komu by to przypieprzyć? Z tym walczyłem. Ten ze mną nie chce. Ty chcesz? Oj, sorry. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy. Ta, fajnie, a ty dostaniesz. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Skopię ci. Zobaczymy. Wiem, że będzie coraz trudniej, nie? Komu by tu przypieprzyć? Bierz się jak baba! A co to? W dwójce fajnie było. Pięści mnie świerzbią. Że tam po prostu się naciskało odpowiednie klawisze w odpowiednim momencie. I taka walka automatycznie prawie przebiegała, ale to ciężkie było, wiem. Wiem, że na trudnym poziomie to naprawdę ciężko. Ale tutaj nawet fajnie też jest to zrobione. Czy z tobą walczymy, z tobą dawaj. Proszę, proszę, Wiedźmin. Witam. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anzel... Ile? 20... Dobra, wchodzę. Wchodzę. A co to? Żadnego wyzwania. Czas umiera. Wow, wow, wow. Wow,
Wow, bo mi coś nie wyjdzie zaraz. No. Jeszcze bałem, że mi coś nie wyjdzie. Jeszcze jeden został do pokonania. Muszę coś zjeść albo sobie życia trochę na... No dobra. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Wezmę pierścień. Bierz i tak... Weźmy, zobaczmy, co to za pierścień. Ja sobie go założę. A my musimy coś zjeść faktycznie. Fajnie to wygląda. Komu by to przypieprzyć? Myślałem, co on tak długo trawi, czy co? Co to? Żadnego wyzwania. Ktoś ze mną jeszcze chce walczyć? O. Z nim chyba nie gadałem. Nie wiem, dobra. Lecimy po kolei. Ile mam kasy w ogóle? 62 oren. Dobra. Shani. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Nie wiem. A nie, już wszystko, dobra. Bywaj. A nic więcej nie zostało do pogadania. Alvin, malutki. No powiedziałem, że ci nic nie zrobię, nie? Tak, pomogę strażnikom. Co się teraz? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie. Nie mam. Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Oj, będzie dobrze, młody, będzie dobrze. Taką mam przynajmniej nadzieję. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Z kim mam przyjemność? Gadaliśmy przed chwilą. Z tych czy nie z tych? Niestety tak. Sądzisz? Dobra. Nie wiem. Sorry, że przewijałem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. No pewnie. Się głupio pytasz. Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię, co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki. Aj, Wiedźmina nie ucz. Lepiej. Jak bić się z potworami. Kalkstein, dobra. U Jezus, co to jest? 3 uncje Optima Mater, kropla roztworu rdzeniowego. O, alchemik? Oj, przepraszam. Zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt, Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? W mordę bym ci dał. Stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Za przeproszeniem? Szanuję naukę i naukowców, alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na giełcie zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Cię co, pobili w dzieciństwie, czy co, że taką mordę masz? Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów. Boję się go trochę. Ach, Wiedźminie, Oxenfurt, to wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię, doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat... konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka, pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić.
Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flizakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem. Dobre. Jezu, to było na serio, dobra. Nieskończona, niepowstrzymana. Jezu, masz nie ogar, człowieku. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do Wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem tacy są najgorsi do chyba. Przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, no i przydać. Życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić, muszą. Glejt, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka przepustka jakby. O. ZW.